Idziemy teraz do groty. Tak. Tam ma makań. Makań tu? Tak i nie. Tak całe życie prawie z tymi dzieciakami ojciec Osiecki, bo na początku pracował w szkole i tak te sierotki cały czas pomaga. Sieroty. Bez mamy. Tak. Bez mamy. Tata jest, ale bez mamy. Weronika jest jej mamą. Weronika jest ich ciocią. Tak, no ale teraz zastępuje mamę. Ona może niekiedy jest lepsza niż mama niektóra. A to tu jest flamboyan, ale w tej chwili jest na razie to dopiero gdzieś tak listopad, grudzień to będzie kwitło to wszystko. Flamboyan. Wysokie drzewa. Ja tak dzisiaj tutaj przechodząc, żeby jakby tak parę pnączy ładnych takich na tym z góry położyć, to by też ładnie wyglądało. No tam już ten bogenwil wchodzi na drzewo. To jest bogenwil, już na te drzewa wszedł. Tutaj jeszcze nie podążyłem. A tutaj te kaktusy mówią, że to raz w życiu kwitną. One 2-3 razy do roku kwitną. Te duże kaktusy. To są tak jak w Ameryce Południowej. Coś podobnego. Tak. Ale kwitną, 2-3 razy do roku. To są piękne kwiaty, ale tylko gdzieś 2-3 dni i koniec. Piękne kwiaty, 2-3 dni i koniec. Wiele jest takich kwiatów, co tylko zakwita chwilę w nocy i spada. A co tutaj? Ale niestety kwiatka nie ma. A też przywożyłem z Lembang. Z Bandungu. A widzisz jakąś chorobę? Miasto na Jawie. Tak. To się posadzi. Ile ty tutaj na dole już porosło tego. Jak to kwitnie, zapach niesamowity, jest wspaniały. To się nazywa Kemuning Japan po tutejszemu. Może z Japonii było sprowadzone, nie wiem. Kemuning Japan. To też ma piękne kwiaty, tylko ty jeszcze malutki. Ładny. Te mi się podobają, te. To mi się, jak się to nazywa, to nie wiem, no ale sucho, codziennie jest podlewane. Niesamowite. Tak. Dziwne takie. Kambodża jest rozmaita. Te są ładne, haj. Nieraz są cztery. Lilie. Cztery na jednym nieraz są, a tutaj widzę tylko są po dwa, po trzy. To jest liliowiec, to nie jest liliowiec. Liliowiec, ale nago są cztery na takim. U nas niektórzy na to mówią smolinosy. Ale to jest odmiana jakaś tutaj miejscowa. Tak. No to wszystko dla Matki Boskiej, tak, Fatima. Te są, o. Tamte są te krzywe, a to tutaj. Te co tam oglądali, gdzieś przywiezione są z bandą, z Lembang. Fantastycznie. Podobne jak agawa, nie? Tak mi się zdaje, że ona tu ma słońca dużo i taka prosta jest. No i od początku była prosta, bo tamta była pod drzewami i się wykrzywiła. A ta tu od początku małego już rośnie równo. A to trzeba pobrywać. To róża. Róża. Taka, Bonika. Ta mała róża. Bonika. Jak to się pobrywa, to znowu zakwitnie. Jak się zostawi, to nie. Tak samo z innymi rzeczami. Ta. A ona szybko, jak pobywa, że w przyszłym tygodniu będą nowe kwiatki. U nas taka róża nazywa się Bonika. To jest bogenwil. Raz, dwa, trzy kolory. Bogenwil. Oj, sucho widzę. Wszystko trzeba pobrywać. Zwykle to Weronika obcina, to właśnie powinno być obcięte. To wtedy lepiej jest. Jest o, bo on czeka taka roślinka na nasionka, nie? Wspaniałe, nie? Jak się to nazywa, to nie wiem, Weronika wie, nie wiem, jak się to nazywa. To też jest rozmaitych kolorów. Rozmaite kolory.
szkoda, że ten nie kwitnie. To tak wygląda taka plecionka. Tak jak u nas funkie te, które przy stawkach rosną, funkie. Dużo tych rodzajów jest. Ale te się rozrosły, te sukulenty. To tutaj, to starczy z liścia. Liść, jaki spadnie na ziemię, woda jest, rośnie. Niesamowite, wytrwałe. To. Jak się to nazywa, nie wiem. To jest ogród miłosierdzia. Tak. O, Bogiem, będziesz tutaj doszedł. Tu. Ten morning ten pan, ale się rozrósł. By się to do Polski wziął, to może w domu może by wyrosło to coś. Jutro niedziela. I to święto Matki Boskiej, nie, bo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Matki Boskiej Zielnej. Zielnej. Ale my to obchodzimy jutro, bo 15 tu nie ma święta. Jutro będziemy obchodzili. W niedzielę to święto się tutaj na Flores obchodzi. Ale ojciec pomalował dach i wieżę. Jak ja byłem ostatnio, to było... Bo inaczej ten sęk i to wszystko to się niszczy. A jest pomalowane, żeby się parę lat wytrzymał. To jest bardzo popularne w całej tej tutaj Pacyfiku, południowo-zachodni Pacyfik. 10 rodzajów tego jest, kolorów tego, 10 rodzajów przynajmniej. Niestety to jest galima, ale owocu żadnego nie ma. Teraz szukaliśmy, a teraz Dimana? A? O, wytunguam. O, kanahari saptu. To są piękne kwiaty, te czerwone. Piękne są. Prawie bez przerwy kwitnie. Tak jak po wojnie, coś tak wygląda. Nie pachnie. Posadziłem rozmaite drzewa. Posadziłem cikowe drzewa, rosną. I będzie z tego pieniądz. Tak, z tego będą. One się dobrze nadaje na budowę okrętów i na wszystko. To są bardzo twarde. Dobre drzewo jest, tykowe. Ale trzeba poczekać parę lat. 15 latek. Nie trzeba. Na tykowe 10 lat mniej więcej. Machoniowe. O, tutaj na tej gorszej ziemi są tykowe drzewa. A tam dalej machoniowe, bo tam jest lepsza ziemia. W tej chwili jest pora sucha i widać to. Oj, spacerując po ogrodzie. A tu jest miejsce na telefon. A stąd działa jedyne miejsce, gdzie działa telefon komórkowy. Tak, ale nie zawsze. Są przerwy. Jest 5 minut, potem nie ma. Bo on tam przychodzi z tej okolicy. A jakby ojciec wszedł tam na tą górę, na te wzgórze? To samo. Dzisiaj tutaj byłem, to prawie pół godziny niestety włączył się, wyłączył, albo przepełnione, nie odpowiadają. To jest moja budka telefoniczna. Prądu też w Ogrodzie Miłosierdzia nie ma. Ich długo nie będzie, bo to jest oddalone miejsce na to, żeby tu dociągnąć linię. Może i tak lepiej, że tej energii nie ma, bo wtedy by bardziej kusiło siedzieć przed telewizorem. A nie, u mnie to jest telewizor ograniczony. Od pół do siódmej do ósmej i koniec. Ale jak będzie energia, to... To tak samo, bo przecież potrzeba o wpół do piątej trzeba wstać. Tak. Siedzieć można długo, a potem rano wstać to co? Muszę powiedzieć, że tutaj się wstaje 4-5 rano, by pracować tylko do godziny 10, bo potem jest tak gorąco, że nie idzie pracować. Tak, jest przerwa i znowu po południu dalsze czas pracy. Jeśli chodzi o te drzewa tutaj, cytrusy, w terenie gorącym bardzo powoli rosną. Trudno. Musi mieć wilgoć.
nie tylko że wilgoć, ale w terenie, na wyższych terenach o wiele lepiej rosną, o wiele owocują lepiej. To jest limonka, czy co to jest, pomarańcza? To jest limon, cytrus. Ta mała cytrynka, limonka? Mała kwaśna. Pyszna herbata. Ta szarańcza, bez przerwy niszczą liście. Dojrzeje sucho, to jeszcze szarańcza do kańcza. A najgorsze są nietoperze. Nietoperze są najgorsze. O, znowu mękudu. Mamy mękudu. Proszę, jakie szeregi machoniowe. Stoją jak żołnierze. Dobra ziemia, tak. Bez skały. Tak, to jest tutaj lepsza ziemia. I tu jeszcze między tym można coś posadzić. A między drzewami tykowymi już nic nie urośnie. A tu jeszcze można coś posadzić. To jest jedna ze studni, tak, których wiele ojciec w rejonie ogrodu i nie tylko ogrodu kopał. Tak, własnoręcznie kopana. Weronika tutaj też kopała, ja kopałem. Potem już tam na dole to ekipa specjalna. Ona ma 22 metry chyba głębokości, ale woda jest, jest woda. A ile skał po drodze było? Bo tutaj to... Oj, tu już teraz tych kamieni nie ma, bo to wywiezione są na drogę. Tu na tę drogę, kamienie wszystkie stąd są na drogę wywiezione. Tak. Ale jest woda, jest. To jest nasza studnia zapasowa. Studnia zapasowa. W czasie deszczu tą ścieżką, którą w tej chwili idę do kaplicy, płynie rzeka. A w porze suchej wiadomo, kamyki i kurz. To obiekty takie gospodarcze. Sklepik z dewocjonaliami, a z tyłu kuchnia. Kuchnia i jadalnia ogrodu miłosierdzia. Ta ścieżka prowadzi do domków, gdzie mieszkają pracownice. W tej chwili jest tutaj chyba z 12 osób z dziećmi. Część jest na wakacjach. Do morza Flores jest około 4 km. Tam w głębi widać wyspy. Jest tam kilka takich wysepek. Ojciec Czesław Osiecki mieszka na zapleczu kaplicy. W ogrodzie miłosierdzia jest też małe gospodarstwo. Drób, indyki, gęsi, kury, kaczki, gołębie, króliki. Wcześniej nawet świnie, w tej chwili nie ma świn.
Na 3 dni zamieszkałem w tym oto nowym budynku. Nie wiem, może z 2 lata ma, nie jest stary. Mam tam swój pokoik. Tak wygląda to z zewnątrz. To się nazywa tutaj ashrama. To jest ashrama dla mężczyzn. Tam jest kilka pokoików. Już ludzie zbierają się na mszę świętą. Tu jest taki zwyczaj, że zamyka się kościół po prostu, jeżeli się ktoś spóźni, to już nie wejdzie. A teraz idę do kościoła, bo o godzinie 7:30 zaczyna się msza święta. Pantas menigmatike molian jantalaka uberikan cepadania demi Christus tukan kami. Amin. Kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Diva Maria, Maria Rama, tu diva isaunimaga. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Meskipun dia sudah di surga, banyak kali turun ke dunia ini, ke tempat penampakan macam Fatima, Lourdes, Medjugorje dan lain. Untuk apa? Supaya tegur kita, jangan hidup demikian ini, jalan ke neraka, hidup begitu supaya kamu surga. Przy świętej jedziemy na plażę nad Morze Flores. To niedaleko. Dzieciaki zadowolone, że pojadą na plażę. Ja
Idziemy na plażę. Po lewej stronie jest cmentarz. To ja dziaga. Tu ladziar, czyli kamień, jadący kamień, albo płynący kamień. Ta wioska się nazywa właśnie od tego, od tej wysepki. A ja na tej wysepce jeszcze ani razu nie byłem, bo nie ma stąd łódki. Nie. Nie ma łódki w ogóle żadnej. Szybko jest morza. Oho! To ci haci, haci, ten ombak. Robienia materacji tam do innych takich rzeczy. Drzewo wata. Tak. Ono w środku ma tą watę? Nie. Nie, ona ma w tych baśkach, tych bez tych owocach, gdzie one jeszcze są. A są tutaj. W tym jest ta wata. Normalna wata. Nie do odróżnienia. Nie ma różnicy między watą a tym. Chyba nawet to jest delikatniejsze niż wata. To jest przyjemniejsze w dotyku niż wata. To drzewo rośnie, się dobrze się przyjmuje. Ale chyba nieekonomiczne jest, nie? Nie, dosyć ekonomicznie. Ludzie skupują to. Na materace. Uja! A ja teraz będzie tu. Karena memang saya sudah lapar kan tadi pagi satu malam. Ya itu tuh. Biar tadi di laut banyak pemberi kata. Untung tidak makan terlalu laut. Restorasi apa Grodzie Miłosierdzia? Tak, tak. Sausnya. Ojciec Czesław Osiecki jest wegetarianinem od wielu lat i bardzo, bardzo ubogo i skromnie je. Już bardziej nie idzie. A, takie liście, no to samo zdrowie. Oprócz tego jeszcze jest jajko. Weronika robi zdjęcie filmowe. Teraz zgłosił się z nagraniem. Okej. Okay. No dłużej, dłużej. Jeszcze. Z ojcem na wzgórze, by zobaczyć Ogród Miłosierdzia z perspektywy wzgórza. Dobry kwasek. Parafialna część, no i tak została parafialna część. A to jest ogrodzone. Ja to ogrodziłem, żeby te wzgórze miały jakąś taką ochronę. I te drzewa jak łupią te kamienie. Przykład, jak niszczy się skała przez roślinkę. Tak. Potem to wszystko z biegiem czasu będzie, o, wszystko rozleci się. Tu. Cała skała, to już, o. O, tu wszystko już jest luźne. I o to chodzi. O, to. Tutaj powinien być stopień tak za wysoko. Dla starszych ludzi tutaj za wysoko. No ale cóż. O, jup, do góry. Za wysoko te stopnie
A miejsca jest dosyć właściwie. Baltazar mówi, że on tutaj widział Matkę Boską 3 albo 4 razy. Takie same prośby Matki Boskiej jak Fatimie, żeby ludzie się modlili, nawrócili, bo inaczej może być źle. No i poszedł do proboszcza, parę razy proboszczowi o tym mówił, proboszcz dał taką figurkę, a tu wtedy było takie jak, to nie było tutaj te groty, tylko był taki mały feretron. Ta figurka tu stała, to są teraz, to nowe tutaj zrobili teraz, tę grotę nową zrobili. Przedtem był taki mały feretronik. I ten człowiek ponad 20 lat walczył. Co dzień tutaj albo rano, albo po południu przychodził się modlić. Teraz już przychodzi tylko dwa razy na tydzień, bo już ledwo chodzi z laską. Czasem jeszcze przychodzi, ktoś go musi jeszcze prowadzić, ale jeszcze przychodzi. Według mnie to jest dowód, że on tutaj widział Matkę Boską. Gdyby przez 20 lat człowiek chodził w miejsce, gdzie nic nie ma. I pod górę tak wysoko. I pod taką górę. Ta. Idziemy na drugie wzgórze. Z tamtego nie szło zobaczyć, bo drzewa przeszkadzały. To jest wydubane ze stu, to są takie twardzizny kamienie, że wszystkie nasze dłuta wysiadają w ogóle, te wszystkie tam inne to. Myśmy dokopali do 20 metrów. I kuliście w skalę. Tak. Jak pisze taki czarny kamień, to już było najgorzej. To jest coś strasznego. To jeszcze było miękkie, ale to. I to wszystko, co tutaj jest, to jest wydłubane z ziemi pod studnię. Tak. Potem żeśmy dojechali do 20 metrów. Potem przyszedł ojciec Oleński, mówi, że jeszcze 5 metrów. Nie było człowieka, żeby miał siłę, żeby dalej robić. Żeśmy zostawili, ponieważ było niebezpiecznie, żeśmy teraz zasypali to. A jak długo to było dłubane? Fero, berapa ta onki ta kerdzia? 2 albo 3 lata. A to było robione, zostawione, robione, zostawione. Nie, ale różdżka dalej pokazuje, że tam woda jest. Woda jest na 25 metrów, ale 5 metrów dłubać tego czego to lepiej nową studnię w ziemi wykopać. To jest to miejsce. To wszystko wykute, co to pracy kosztowało, wykucie w tej skale, tej skały wydłubanie. Ona już jest zasypana w tej chwili. Zostało troszkę na śmieci. Mundo najbardziej jest pożyteczne w rozmaitych chorobach. Mundo. To tak. Krasla. Krasla. O, ty robisz sabaka. Masz i kras. Kras. Jeszcze twardy, jeszcze nie nadajesz do jedzenia. To jest takie trochę słodkawe. Pero inni, raz oni nawet zapytali, była apalań dla inki ratyra. To są domki rekolekcyjne, do których można przyjechać i w samotności rozmyślenia robić, przeżywać, modlić się. Gdyby tu przyszedł święty Franciszek, to by nie chciał zejść. Z drugiej strony są domki takie rekolekcyjne dla mężczyzn. Tak. W planie jest obudowanie każdego z materiałów cegły, tak. Betonu, tak. Bo niestety w tych warunkach termity, mrówki niszczą wszystko. 2-3 lata i koniec. A tu jest święty spokój. A tam las tikowy. Na tej górce to są wszystko małe jeszcze drzewka, to są tikowe, to wszystko będzie zarośnięte. A sam na tym, przy tych domkach też są tikowe drzewa. Wszystko będzie zarośnięte. In Italia per la rurenda. Zaniska chyba jest to. Ej, tali per la rurenda. Per la rurenda. Ja, Mira!